nasze radio, proszę Państwa, Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra porusza tematy wszelkie, edukacyjnie, tak, żeby człowiek Boży mógł poruszyć swoją mózgownicę, bo tu przebudźcie się, to jest literatura też wspaniała, wynika, że mózg ludzki pływa, żeby ludzie starzy, na przykład, jeżeli w ogóle są jeszcze, bo coraz mniej, prawie wcale, żeby wiedzieli, że warto jest zapamiętywać cyfry, liczby, fakty, rzeczy nowe i po to jest komputer, komórka, internet, żeby ćwiczyć swój mózg. Mnie to ten artykuł tak troszeczkę zaszokował, że rzeczywiście, proszę Państwa, mózg nasz pływa, żebyśmy nie mówili, jestem stary, jestem stara, nie pamiętam. Zapisywać, co można, co ważne, a pewne rzeczy starać się zapamiętać. No, przebudźcie się, był piękny artykuł. W Strażnicy był piękny artykuł. I teraz bez względu na to, czy to z Ameryki, czy to skądinąd, to jak uczeni coś odkryją, to chyba warto popatrzeć neutralnie przynajmniej najpierw, czy to może być prawdą, czy to jest prawdą. Mózg ludzki pływa. No to pokazali w telewizji kobietę w Ameryce, Amerykankę, 105 lat i ona na studia sobie poszła. No tutaj to w Polsce byłoby niemożliwe, bo tutaj są rechodupki. Polska Warszawa, w Polsce, a rechodupki są, proszę Państwa. Są rechodupki. Śmieją się ze wszystkiego. Ja rozumiem, że jeżeli sama z siebie się śmiejesz, to jest bardzo aktorskie, bardzo psychologiczne, prawda? Tak jak gdy ktoś ma dystans względem samego siebie, to jest aktorskie, proszę Państwa, i tak powinno być, prawda? Że aktor, że aktorka. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra. Ale kiedy aktorka, to aktorka, ale wiecie Państwo, kiedy trzeba swoją mózgownicę rzeczywiście poruszyć, to trzeba ją poruszyć. I tutaj mamy, Państwa zobaczą, taki temat, usuwanie świętości. Że to przykazanie drugie usunięto z dekalogu. Jaka edukacja? Usunięto z dekalogu drugie przykazanie, a dziesiąte podzielono na dwie części. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie ma czegoś takiego bez orzeczenia, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Także nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra jest w kanale El Mercedes. El Mercedes na YouTube, Google Plus and Daily Motion. Zapraszamy. Proszę Państwa, to już trzy rzeczy. Na YouTube masz Elhof Art, Elhof Art 2000 i Witeklandia obok El Mercedes. Zapraszamy. Poza tym, proszę Państwa, mamy tutaj, na Google możesz wejść. Jest też El Mercedes, Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska przez 2S, widzisz, Felicja Boska, Wiesiolandia Plus, Wiesiolandia Król, Wieholandia Król w kanale El Mercedes. Proszę Państwa, na Google Plus też mamy ciekawostki, prawda? Na Google Plus masz Wiesiolandia, Wiesiolandia Plus, Melodrama, Melodramato, Ela Hofland. Także zapraszamy, co nieco tu podejrzałyśmy, co jest w naszym kanale, gdy kamera jest latająca naszego radia Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra. Przejęci jesteśmy ostatnią, proszę Państwa, wystawą. Ostatnią wystawą Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra. Jaką wystawą znowu? Jaką wystawą, proszę Państwa? Jest wystawa. Właśnie. Eugeniusz Helbert. Zapraszamy Państwa. No i buziaczki przysyłamy. Koty. Możemy lubić. Koty są fajne, proszę Państwa. Koty są fajne. No i wczoraj rozmawiałam, proszę Państwa, z tą dziewczyną, która
No, gdzieś kurę muszę położyć, Jose Cura. Która grała na flecie. No tak, ona mówi, to wypada, żeby się właśnie spytać, czy ktoś sobie życzy, żeby jego kawałek koncertu było w internecie. No, bardzo miła dziewczyna i tylko jedno jest, że Warszawę to na odległość można poznać, że tutaj rzeczywiście w Warszawie są tacy ludzie, którzy zachowują się tak, aby być, aby mieć. Chciwi, pazerni, zajmują się handlem, proszę Państwa. No i tutaj jak mamy te sprawy dotyczące tego Krzysztofa M., proszę Państwa, który przywłaszczył sobie telefon kurczątka, no to myśmy na policję zgłosili, ale tu chodzi o problem duchowy, który jest, był, pewnie i będzie, bo to przecież jak nie tu, to tam. Wszędzie ktoś ciebie oskubie w Warszawie, okradnie ciebie, portfel można komuś wyciągnąć, ufać, a ta złodziejka będzie jeszcze tak trzymała torebkę przy sobie, moherowa jakaś, nie moherowa, nieważna, ateistka, bo tutaj ateizm już jest na 80% w Warszawie, będzie udawała, trzymając tę torebkę ściśle przy sobie, że to ty chcesz ją okraść. Rozumiesz, na czym salceson warszawski, polski, stołeczny nad Wisłą polega. Na czym ten salceson polega? No, Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Ostatnio w Teatrze Wielkim tutaj mieliśmy Czarną Maskę Pendereckiego. Są tutaj stare nasze reklamy. Czarna Maska Pendereckiego. Której mottem, głównym tematem był upadek mieszczaństwa, społeczeństwa mieszczańskiego, bo są tacy, którzy bardzo wysokie mniemanie mają o sobie, na przykład tutaj von Lipski, ja ją tu podchodzę, Państwo zobaczą, edukacyjnie von Lipski. Dlaczego wolimy krówkę sympatyczną, ładną, niż jakąś Jose Cura, dlaczego? Dlatego, że krówka jest sympatyczna, krówka daje mleko, a kura czasem może te jajka dawać, ja wiem, czy to śmierdzące już od razu. Także, dlaczego koty szare, mówimy dzisiaj, są lepsze niż jakieś inne, Państwo zobaczą. Kot nasz jest szary. I znowuż ta reklama ostatniej wystawy. Koty są szare. Kici, kici. Tak, proszę Państwa, kici, kici. Kici, kici. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. My tu w wielu kanałach, jak również slajdy, pokazujemy, mówimy o cerkwi na Placu Saskim, że paluszkiem pokazujemy, dlaczego Warszawa nie jest gościnna dla prawosławia i dlaczego w ogóle w Warszawie owego prawosławia nie ma. To była cerkiew, dzwonnica to prawie 70 metrów wysokości, była wielka. Tutaj też zostało na placu, proszę Państwa, przed kościołem Świętego Krzyża w Warszawie. Tu, gdzie jest teraz pomnik Mickiewicza i gdzie jest Pałac Staszica, proszę Państwa. Janek Witek bardzo dużo tu naopowiadał, proszę Państwa, ciekawych rzeczy. I bardzo był bliski tematom, które głoszą ludzie święci, teraz stoją na ulicy, na przystanku, tak, żebyście wiedzieli, że oni nie zajmują się handlem majtkami, że nie kradną, proszę Państwa, koszuchów do Ameryki, nie latają po to, tylko że po to jeżdżą, żeby głosić. Ja też jak jeździłam gdziekolwiek, to nie na handel, nie na zwiedzanie, tylko jeździłam na kongresy Świadków Jehowy, proszę Państwa. A tutaj ten świat, czym żyje, Państwo zobaczą. Oni są sprzeczni, przeciwni, a to temu, a to tamtemu i buntują się. Czyli tak, jak ktoś jest homoseksualistą, jak ten Krzysztof M., no to gdyby był mądry i system lepszy, to by pobierał 15 tysięcy. Jak to mówią, 15 tysięcy za pedała. Hitler załatwił to krótko. Do pieca, prawda? Do pieca. No. Czy wydręczyć, wymęczyć, proszę Państwa. Także
Tak było. Jest to historia, są to archiwalia, proszę Państwa. Ciekawie też filozoficznie, psychologicznie, proszę Państwa, pokazuje nasz kanał Elhof Art 2000, proszę Państwa. Elhof Art 2000, filozofię, no i El Mercedes wszędzie, filozofię, Cyberberg on Wagner. Była taka wystawa, proszę Państwa, w Teatrze Wielkim, w Galerii Opera, była taka wystawa Hitler na krzyżu. O co chodzi? No to jest ślad, jest zapis tej wystawy, żeby kto nie myślał, że my tu czy Hitlera propagujemy, czy jego trupią czaszkę. Przecież nie o to chodzi. No, tematem głównym oczywiście Czarnej Maski Krzysztofa Pendereckiego jest upadek mieszczaństwa. Proszę Państwa, że najbardziej to, jak obserwujemy, dlaczego te dyskusje z von Lipskim, mieszczaństwa. Bo ta baba miała willę w Warszawie i ją straciła i teraz ona jest wściekła.